No hej, kochani, ja dzisiaj witam się z wami z sypialni. Wzięłam prysznic i teraz jakiś tam makijaż robię, dlatego że zaraz jedziemy do tego fizjoterapeuty, który ma się zająć moją ostrogą. Pani doktor moja ogólna, rodzinna, że tak powiem, powiedziała mi, że może krioterapia, więc wiecie, no ja dzwoniąc tam i umawiając się na tą wizytę, powiedziałam o krioterapii, ale ta pani, która mnie, że tak powiem, obsługiwała przez telefon, powiedziała, że to musi fizjoterapeuta, że tak powiem, zalecić, że on musi podjąć tą decyzję, bo krioterapia podobno też niszczy tkanki i to on musi zdecydować, czy to robić, czy nie. Więc nie wiem, być może będzie tak, że nie będę miała krioterapii, może coś innego. No wiecie, to nie jest tak, że ja to muszę mieć robione, to są zabiegi płatne. Bo tam też jest na Narodowy Fundusz, tylko że już na ten rok nie ma. Nie ma, już nie ma, się skończyły. No, także ja idę odpłatnie. Więc nie wiem, czy to będzie krioterapia, czy to będzie coś innego. Słyszałam, że krioterapia to, żeby był efekt, no to też przynajmniej 10 zabiegów musi być. No ale wiecie, ja. Już co ja mam wam powiedzieć, no wy wiecie, co ja już miałam, ile miałam tego wszystkiego i po 10 i po, nie, fal uderzeniowych miałam 10 i ultradźwięków też miałam 10, więc w ogóle niektórym już 5 fal uderzeniowych albo nawet 2 pomagają, więc no widzicie. Czy jaka krioterapia to będzie, czy co, to też nie wiem, czy w ogóle cokolwiek da. Artur mówi, że to raczej mi nic nie da. On tam cały czas jest jeszcze za tą falą uderzeniową, żebym ja szła cały czas, że ja tylko jedną falę uderzeniową, tylko jedną blokadę, bo on mówi, żebym blokadę jeszcze próbowała, bo byłam tylko na jednej. On mówi, że powinnam być na kilku. Zobaczę, co mi ten fizjoterapeuta powie. Może trafię na jakiegoś fajnego człowieka, wiecie, zawsze to lepiej niż zgadywać, po prostu od kogoś coś usłyszeć. No. A może być tak, że ja się już tylko nadaję na operację po prostu tej ostrogi i tyle, no. No i robię sobie jakiś taki makijaż, ale wiecie, taki, żeby tylko był. Byśmy chcieli gdzieś wjechać do sklepu, bo ja potrzebuję ziemniaki, marchew, bym chciała kupić pieczywo. W ogóle pędzle muszę umyć, wyprać i gąbkę, ale to może nie teraz. Aha, i tusz do rzęs w ogóle bym musiała kupić, bo mój się już, tak wiecie, jakby to delikatnie powiedzieć, zużył, nie? Delikatnie powiedzieć, to znaczy zużył. No. I tyle. Zobaczymy, co będzie. Wszystko wam powiem. Jak będę po czymkolwiek. Jeśli w ogóle będę, raczej będę, bo... Myślałem, no, że jak ja bym go wypuścił, to by potem był cały mokry, bym przyszedł. No ja wiem, no ale co, go będziesz teraz cały dzień trzymał? Wiesz, on cię iść na dwór, no. Rudy chce iść na dwór, a wiecie, nie wiem, czy mamy go wypuszczać, bo pada deszcz. My zaraz wyjeżdżamy. Potem nie będzie miał jak przyjść. No i też nie wiem za bardzo, czy go wypuścić. Taką pogodę, też jemu tam deszcz nie robi, naprawdę, to jest kot nie z tej ziemi. Tego kota ulica wychowywała, więc... No.
Czarny się nie domaga. Czarnemu jak się da do zrozumienia, że na dwór nie wychodzi, to on po prostu nie wychodzi, a Rudy będzie miauczał i chodził. No tak. To go wypuść. Oj, nie no, po cieniach mi chodzisz. Nie no, zobacz, kto tu jest. Patrz, kto mi wskoczył na cienie? Na paletkę? Dzień dobry. Gdybym ja wiedział, to jak ja wiesz, jak ja o 5 rano wyjeżdżałem, to miałem sprawę do załatwienia, to mogłem go wtedy wypuścić, żeby nie padało. No. A niby dzisiaj zapowiadali, że już nie ma padać. No i tyle z zapowiedzi. To mogłem go wtedy wypuścić, to by teraz wrócił. Tak. Przed deszczem. To się widzicie, ja też wcześniej wstaję. Nie tylko wy. Nie tylko wy. Tak, Artur dzisiaj też musiał bardzo wcześnie wstać. No życie, nie? No a teraz mnie zawiezie. On pewnie będzie musiał zostać na zewnątrz, bo tam... Z tego co mi wiadomo, to do przychodni nie mogą wchodzić osoby postronne. No. No zobaczymy, co mi tam wymyślą. Już sobie tak zdecydowałam i tego będę się trzymać, że jeśli to mi nie pomoże, to co teraz robią, będą mi robić, cokolwiek by to było, czy krioterapia, czy cokolwiek innego, to będę chodziła dalej na blokady. Tylko chyba pójdę do innego ortopedy już. Tutaj w Gdańsku jest, szukałam, prześledziłam, a co ja tutaj mam o... Brudne. Prześledziłam internet, jeśli chodzi tutaj o ortopedów w Gdańsku. I jest co prawda bardzo drogi ortopeda w porównaniu do innych. Ale jest specjalistą, jest chirurgiem. I jest całkiem niedaleko mnie. Także mogę iść pieszo praktycznie do niego. I chyba do niego po prostu pójdę. Jeśli to, co teraz... będę miała robione u fizjoterapeuty i na co wydam pieniądze, mi nie pomoże, to pójdę do tamtego ortopedy. Trudno, wykosztuje się, wybulę kupę hajsu, no ale ze zdrowiem już tak jest, że trzeba się liczyć z tym, że jak nadchodzi czarna godzina, to trzeba wydać pieniądze. Już! Dobra, idę, go muszę wypuścić. No, także tak sobie pójdę. Włosy mam tylko dzisiaj umyte, wysuszone. Nic z nimi więcej nie robiłam. No, tak się przedstawia. Cały czas po farbowaniu, słuchajcie, wydaje mi się, że fajnie jest. Jeszcze nic nie widać, żeby coś trzeba było z nimi robić, więc fajnie. Dobra, lecę, idę się ubierać. Won't you take me home and give me wings to fly? We can run away. Castle in the sky. Won't you take me home and give me wings to fly? We can be alone in the castle in the sky. We can run. Przyjechaliśmy już pod budynek tej przychodni, no ale przyjechaliśmy za wcześnie, bo wiecie, ja tam wolę wcześniej niż za późno, bo wiecie jak to jest czasami korki
I mamy jeszcze 19 minut. To znaczy ja mam jeszcze 19 minut, więc zaczekamy trochę. Co prawda miejsce parkingowe było parę metrów dalej. Bliżej nic nie ma, ale to nic. No pada deszcz, ale mam w razie czego kaptur, mam parasolkę w bagażniku, ale nie będzie mi to potrzebne. Myszka jest przezorna, chodźmy, wyjedźmy. Tak, ja... Zajmijmy kolejkę, już o to... Już ja wolę... Wcześniej. Ja wolę, no nie wiem, ja zawsze jak gdzieś jestem, mam wizytę, jestem umówiona gdzieś, ja wolę po prostu wcześniej. Nie lubię na ostatnią chwilę, bo zawsze coś się na drodze może wydarzyć, a wtedy jest stres, a ja nie lubię się stresować. Ja ci mówiłem, że jest za szybko. No dobrze, no jest za szybko, ale nic nam się nie stanie, jak trochę poczekamy. Prawda? Auto będzie zaparowane. I tak będziesz tutaj czekał. Ty będziesz czekał tutaj, nie? No, co, ale teraz jak we dwójkę? Czekaj, żebyś rozpięta wychodziła? Faceci to są niereformowalni, to jest po prostu masakra. Co masakra? Co masakra? A tutaj w ogóle nie jest płatne? Tu? Nie wiem. Ja jestem tylko kierowcą. Aha. Ja jestem, ty nie płacisz. Ja wykonuję pracę. Ty jesteś od marketingu, od logistyki. Nie, słuchajcie, musiałam ubrać kurtkę. Ty jesteś dyrektorem tego przedsięwzięcia, tej inicjatywy. Powinnaś wcześniej się... Zorientować. Tak, zainteresować, a nie, że zawsze ja. No. Czy to jest płatne? Podobno ty jesteś mózgiem. A ja jestem... Ale ja jestem swoim mózgiem. Aha. A nie twojej inwestycji. Aha. Zdrowie. No dobra. No, już widzę, ludzie chodzą w czapkach. W maskach. I we wszystkim w ogóle. Ciężko w ogóle kogokolwiek poznać tak naprawdę. A i to ty? Jak jest tak ubrany, wiecie, a jeszcze zaraz będą takie szale. Nie wiem w ogóle. Maska na karnawał. Proszę bardzo. Maska minimalistyczna. Tak, proszę bardzo. Jak ty wyglądasz? Co na siebie ubrałaś? Miałam tylko taką maskę. Nie mam masek w szafie. Proszę bardzo. Czy taka maska może być? Na karnawał? Maska a la uzda. Uzda? Do seksu. Maska a la... Yeah. Jesteś głupi, matko. Która to jest godzina? No tak, to co? Ci mówię. No co, wyobrażasz sobie, że będziesz w tych maskach dymać do końca świata? Nie wyobrażam sobie. Nie wyobrażam sobie. Do końca świata będziesz dymać w masce? W ogóle sobie tego nie wyobrażam. A może ufoki w końcu wylądują? I co wtedy zrobią? Pechiwo, doktor pechiwo. O matko, ja widzę, że ty się dzisiaj bardzo wyspałeś. Doktor pechiwo. Ale faktycznie auto będzie zaraz ufoki zaparowane. Wylądują i będzie spokój z tym światem. A podobnie, że jakaś asteroida leci. Tak? Mhm. Asteroida leci coś. No, także wszyscy projektanci mody na start. Maski wieczorowe, maski karnawałowe, maski do opery, maski na koncert rockowy. Maski do kina. Tak, maski do kina. Także wybór do koloru. Druga branża się, że tak powiem, niedługo otworzy. Mhm. Nisza jest do wypełnienia. Maski dla dzieci, maski dla dorosłych, maski dla osób starszych. No, słuchajcie, do wyboru jest... Dobra. Maski sobie... z rurką, do picia alkoholu. Maski... Aha, tylko do picia alkoholu, tak? A maski dla perwersów. Tutaj z dziurką dla perwersów. Dobra, kończymy. Kończymy ten przekaz. To macie ciekawego do powiedzenia, kochani? Co to za akcja w ogóle, co? Co on gada? Patrzcie. Tu mnie widać, tu patrzycie i tu, wszędzie mnie widać. Tak, patrzcie. Tu i tu, wszędzie mnie widać. No, także czekam sobie ładnie na myszkę. Ale chciałem was zapytać. Kochani, czy macie jakiś pomysł?
Czy macie jakiś pomysł na parujące szyby? Bo to jest ten czas, co się przychodzi do auta i tam czeka na kogoś i szyby parują. Macie jakiś sposób, czy to jest po prostu... Tego się po prostu zwyczajnie nie da uniknąć. Co? Tak to wygląda. Ta mysza sobie leczy. Leczy się. Leczy głowę. Leczy nogi. Stopę. No. Także tak to wygląda. Macie jakiś ten sposób? Bo mnie to zastanawia, nie wiem, jakimś mydłem, czy to nasmarować, czy czym by to nasmarować. No jestem ciekaw bardzo pomysłu waszego, jeśli macie, nie? A jeśli chodzi o zapach, to mam taki, mamy taki, bardzo fajny, taki zapach butów. O, trzeba będzie nowy kupić, butów, taki świeżych. Powiem wam, fajny zapach. Fajnie, fajnie współgra tak, takaś, taką świeżością. Że jak ktoś skarpet nie zmienia, to... Ja. No i co, gitara, patrzcie, coraz bardziej paruje to wszystko. Nie wiem, będzie trzeba to postać troszeczkę i poczekać, aż odparuje wszystko. Muszę okropić, to już w ogóle się zaparuje wszystko. Klimatyzacja to jednak fajna rzecz. Kto to wymyślił? To musiał być jakiś mądry człowiek. To chyba... To by musiał być jakiś, nie wiem, wynalazca, co? Ostry. Ostry wynalazca. No nic. Czekamy. Zobaczymy, zdrowsza przyjdzie? Zamrożą ją tam? Czy się nada w ogóle? Pyta do zamrożenia. Nie nadaje się pani. Za stara już. Za stara. Jest pani za stara, niech pani młodszych nie ma, tak jak Bercik. No nic, czekamy. Patrzcie, wieżowiec w chmurach. No i to starczy, na razie. Półstronionka z jodem. Jod jest bardzo ważny. Jak kiedyś była elektrownia atomowa, to też jod kazali łykać. Jod kazali też łykać, pamiętacie? Co? Nie, ten jod, ja w kiedyś elektrownia atomowa w Czernobylu. Też mówiłem to już, ale odpal. Woda z jodu. Muszę mówić, że jabłka mam nagrywać. Że zdewastowana. Zdewastowane jabłka. Ale tu banany. Robią wrażenie, co? Bio. To tamte są na czym? No. To jest sznurek, z tego sznurku wykonujesz najprzeróżniejsze produkty. Czyli co? No produkty. No co? Bardzo fajny sznurek. Ja wiem, że to jest naprawdę. Weźcie ode mnie ten aparat. Głupoty gadam dzisiaj, naprawdę. Myszko, weź ode mnie ten aparat. Zobacz. Myszko się to widzi. Czy nie widzi? Ładne. Ładne. Mhm. Bardzo ładne. A tutaj? Co mamy? Dwa takie mniejsze. A tu co mamy? O. Też ładne. Jesteśmy w domu, dotarliśmy w końcu. Weź włącz jeszcze jedno światło, bo ja nie wiem, co tu jest grane, nie? Po prostu chyba ciemno jak nie wiem co. Dobra, jest jak jest. Więcej problemy techniczne. Więcej świateł nie ma. I teraz wam pokażę, bo tak. Także byliśmy w Lidlu. Ja się dodzwonić nie mogę do rehabilitacji, bo mam skierowanie na krioterapię, na jakiś laser punktowy, na coś tam z palcem dużym, także... Ale dzwonię, słuchajcie, od 40 minut i cały czas zajęte, więc nie wiem, będę wam dawała znać, co tam, jak tam i w ogóle. Jakbyście się wy mogli dodzwonić. Artur do was plecami, widzicie, bo on już co robi? On już nie może się doczekać. Słuchaj, a nie chcesz tostów, żebym ci zrobiła? Nie, ja mam... Chcesz? Szybko?
Bo deficytowy nie. produkt. Trafi. Ale to może weź ten inny chleb. No i ten. Artur już nie może wytrzymać, sobie zrobił z metką, bo dostał metkę cebulową w Lidlu, to wziął chyba 5. 4? 2, 3, 4. 4, tak? 4 metki cebulowe. Mówi, to jest towar deficytowy, to biorę. No. Co tam jest, to nie ma. Ale dobra, ja zawsze lubię metkę cebulową jeszcze posolić. Posolić? Kochani, no to możemy jakieś filmy zaczynać, co? Mamy jedzenie, to możemy o czym chcecie pogadać? O wszystkim, ja mogę. Artur może gadać, jak ma co jeść, to może gadać. Siatkę ziemniaków, bo ziemniaczki nam się skończyły, zobaczcie jakie piękne mety, no były też te takie gorsze, no ale te są piękne. Ja wzięłam marchew, a to później się dowiecie do czego, aż tyle. I wzięłam sobie taki chleb, bo ja chciałam taki chleb. I dla Artura taki, weź sobie z tym zrób. Z tym, to jest dopiero. Ten zostaw na tosty, wiesz. I wzięłam takie specjalnie na tosty. Zobacz, było 50% taniej. Widzisz, jak ja wypatrzyłam? No, także słuchajcie, za 3 złote jedna paczka. Pomidorki, a czemu wziąłeś takie dziwne, podłużne? Bo takie mamy. A, bo takie mamy. No dobra, takie pomidorki. Artur wziął. I Artur wziął. I naprawdę cały czas nie ma tych niebieskich? Ogórków? Nie, rogalików. No to może rogalików. A jakich ogórków? Co ty teraz? Nie ma niebieskich? Są. Są? Ale nie u nas. Czyli nie ma. Nie, z myszką specjalnie. Tak. Wzięłam dla ciebie ogórki konserwowe. Fajnie? Psychiatria. Halo. Halo, psychiatria. Ogórki wzięłam dla ciebie konserwowe. Wiem, kochanie. Ładnie? Bawo! No! A kto? Bawo! Mysia! 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 Parówki drobiowe, bo było coś takiego na przecenie, a u nas przecenione rzeczy zjada Artur. Dobra, żartowałam, no. No, się zapytałam Artura, czy takie coś chce. Nigdy jeszcze takiego czegoś nie mieliśmy. A co się stało? No, Artur takie rzeczy lubi, to mu wzięłam. Ona się nic nie marnuje. Nic. Mleczko jedno. Makrele wzięłam, bo już dawno, dawno nie miałam pasty z makreli. Bananiki do owsianki. Suróweczka tym razem poszłą w marchewkę. Marchewka z chrzanem. Co ty na to? Pomyślałam. Pomyślałam, że tobie będzie smakować. Chrzanem? No z chrzanem. Masz. Jest coś takiego? No ja nie wiedziałam, ale jest. I buraczki, wiórki, też bardzo lubię. No. I takie zakupy. Słuchajcie, takie zakupy 82 zł. Czy wy to rozumiecie? 82 zł, nawet nie wiem za co. Tak patrzę, którym palcem mogę to pokazać, ale wszystko brudne. No, jak się robi. Patrzcie tu, o tak. Marchewka z szankiem. Ty. No. Szankiem, z szanem. Z szankiem. To jest prawda. Ja sobie też kanapkę z metką cebulową zrobię, bo powiem. To no. Nie są żarty. No to nie są żarty, a dlaczego? Jak to jest możliwe? No, sos jakiś chrzanowy z marchewką. Naprawdę? Ktoś a chcesz takim, posmakować? Ktoś takie coś wymyślił? No. Takie połączenie? Chcesz posmakować? No posmakujmy, no przecież... Nienawidzę tego otwierać. Jest duży problem z otwieraniem tego. Mam chyba jakiś patent na zamykanie. Myszka pierwsza. Nie, ty. Tylko chciałam ci ten sosik tutaj. No, z sosikiem. Pachnie ładnie, no. Tak! Tak to wygląda? Daj im do powąchania, nie, tak. Piersiwy. A? Piersiwy. A?
No. I co? Dlaczego ty bierzesz ten chleb, ten nóż, bez sensu? Jak my mamy taki fajny. I co? Nie wiem. Ale nie czujesz chrzanu? Czuję, ale... Pokaż, bo może ty się nie znasz. Dla ciebie to za mało chrzanu. Nie wiem. Ma to swój urok. Co niektórym będzie smakować. Ale tak, ja to tak, nie wiem. Ja wolę na słodko chyba. No. Tak jakoś, tak, no ma to, mówię, ma swój urok, no. Nie jest złe, jest dobre, ale ja wolę taką standardową surówkę z marchwi. No tak nie wiem. Ogólnie no, no fajna, smaczna, ale no, tak. Ale świeża marchewka, to jest ważne. Jakoś tak, no, no nie wiem, nie ma tego, nie ma tej kropeczki na dnie. Tak. A teraz my idziemy jeść, a potem się widzimy. No, mówiłam wam, że później wam pokażę, na co mi tak dużo marchwi. To ja wam pokażę. To Artur może wam pokazać, albo trochę ja, a trochę Artur. No, na co nam trochę tyle marchwi. Myszka znowuż, to... Aha, telewizja. Cię telewizja... Telewizja pokaże... Telewizja sprzęt musi pokazać, o to chodzi. Zaraz tam jeszcze... nie, chyba już wystarczy. Mam sokowirówkę. I mam też jabłuszka nasze i te, które przywieźliśmy od siostry. I będę robiła sok. Będę robiła sok. Panie pomocniku kuchenny, proszę mi podać szklankę. Szklanki? Szklanki proszę mi podać. A to myślę, że te szklanki... Sobie wypijemy soczek. Ta chyba za niska, może daj mi trochę wyższą. No, o, daj mi to, bo wiesz, co to tam jest, do tej małej, to tam wejdzie. Nie, oczywiście. No dobra. Sokowirówka jest naszym nowym nabytkiem, więc to będzie pierwszy raz jej. Ale czekaj, bo widzę właśnie. Czekaj, kochanie, tak. Tak, zrobię, no, tak? No. Dobra. O, bo tutaj szafka przeszkadza. No dobra, słuchajcie, fajne w niej jest to, że ma szeroki bardzo otwór i tutaj praktycznie, słuchajcie, no jak są takie mniejsze jabłka, to wpadają całe. Więc ja już wrzucę sobie i uruchamia się tutaj. A co tutaj, że dwa? Aha, że tutaj jest bardziej przezroczyste, a tutaj jest bardziej... mętny, to chcesz, może ten bardziej, co? Nie wiem jeszcze, zobaczmy. Ja na dwójkę wezmę. Zobaczmy, co to robi. Ho, ho, ho! Panie! To tu się wyprawia, panie! Normalnie ja wam to muszę pokazać, bo to nie jest tak, wiecie. Hip hop. Hip hop, a nie hop szuk. No teraz, Myszka. No raz, dwa, trzy. Już prawie cała szklanka, nie? A wrzuciłam trzy małe marchewki i dwa małe jabłuszka. I jeszcze może jedno, nie, już nie, bo nie zmieści się już. Ha, 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 ha. No i co powiecie? No i co powiecie? No, bo ja jestem zachwycona. Fajna maszyna. Ja już nie mam miejsca w ogóle w kuchni, w ogóle na blatach to już nie mam miejsca na gotowanie, bo ja ciągle kupuję, a to taka sokowirówka, a to blender, a to to, a to jakiś do cytrusów wyciskania i tak dalej. Próbuj. Także, bo tutaj jest taka opcja, jedynka to jest taki bardziej przezroczysty, a dwójka... Ja tam nie wiem, jeszcze nie robiłem, masz. Trochę słodkie, trochę kwaśne. Tak? Prawda? A teraz zrobimy jedynkę. Zobaczymy, czym się będzie różniło.
Czemu stare jabłka wziąłeś? Kwaśne. Jak to kwaśne? No to są może takie, wiesz, no bardziej kwaskowate, ale... Czekaj, jadę. Teraz weźmiemy te jabłka od Siory. To są kwas. Co to za żarcie? Teraz jedynkę weźmiemy. Normalnie bajabongo i do przodu. Patrzcie, dwa jabłka i ja mam 150 ml sok. To weź masz, masz to. No daj mi posmakować. O, ten jest bardziej taki mniej przezroczysty, ten. Myszko, wiesz co by to dobrego? Do żubrówki. To? Mhm. Nie, wódka musi być z przezroczystym sokiem. To jest dobre właśnie. Ale słuchajcie, to ma taką piankę. Ta wersja mi lepiej pasuje. Ta wersja mi bardziej pasuje. To ma taką piankę. Prędkości tylko, kochanie. Ale zobacz, jakie pyszne jest z tego jabłka. Tutaj jeszcze ja dodam jabłuszko może, co? Ale takie słodkie, nie? Dodam to słodkie. Co on tam pokazał? Jedno jabłuszko wystarczy. Czekaj. O, i to jest teraz to. Ale to jest pyszne. Dobra, to te wypite gorzkie. Ty lubisz te gorzkie. Dobra. Tak kwaśne. Fajna maszyna. Pyszny soczek. Teraz zobacz, jak dodałam słodkie jabłko. Nie, bo to jest kwaśne wszystko. To jest jakieś kwaśne owoce nakupiłaś. Kwasu to sobie. Nie są kupione, tylko to są darmowe. Z ogrodu. No jabłuszka są, ale marchewka jest kwaśna strasznie jakaś. Marchewka? Nie może być kwaśna marchewka. Może jest bardziej gorzka niż słodka po prostu. Nie wiem, ja składam rezygnację, ja chcę słodkie jakieś owoce, ale... Ale to jest to. Jeszcze tutaj buraka ty byś dodał pewnie, ty byś lubił buraka tutaj dodać. No ciekawe, ciekawe. Ale nie mam już buraka, bo do buraczkowej poszło. To wygląda jak lampa Aladyna. No, fajnie się ją rozbiera, słuchajcie. Jest taka mało wymagająca. Można brudną włożyć, też jest dobrze. Prosta w użytkowaniu. Brudna też się trzyma fajnie. A zaraz, a chodź otwórz. Zobaczymy, ile się tego nazbierało. No czekaj. No. A dlaczego ja mam to robić? Hej, dzień dobry. Witam was wszystkich. Każdego z osobna. Myszka, chcę wam zademonstrować, że ona jest tym specjalistą, tym szefem. No szef może być tylko jeden. Myszka, to do miski trzeba to. No. Wiesz. Daj. Ja chciałam zobaczyć, ile tam jest tego, wiesz. Myszka, ale nie tak, nie do tego. No ja chciałam wody tu nalać. Ale nie no. Do kibelka wleję. No, tak? No. No, no to co? Fikasz. Wiecie, zapcha się zaraz ten. To się rozbiera. Ja mam trochę dłonie, palce mam trochę czerwone, bo buraka jadłem. Myszka mi buraczka zrobiła. Gotowanego takiego. No. I co? Ile tego jest? To trzeba zrobić. No jest już sporo. Ale jakie suche, nie? Jaki taki wiór aż. No. Powiem ci, że naprawdę chyba wyciśnięte do
do granic wszechświata. Do ostateczności. No i to jest ta maszyna. Myszka jest dobra z użytkowania. Tak to, kochani, wygląda. Tak wam pokażę. Fajnie to wygląda, co? Efekt fajny, co? Ale co dotknij, suche jest? Jak diabli. Po prostu. I tu mamy jeszcze. Mysza mówi, że ta woda to ma magnes jakiś. A jak go nie czuję? Nie woda, tylko filtr ma magnes. No woda, bo ale sama się nie przyfiltrowała. Ja też w to nie wierzę. To jest jakiś tam magnes. Nie wierzysz w to? Nie. Jakieś bajki. No. Ale ty taki sok normalnie? To ci powiem, że się najeść można. Tak? No. No. Kochani, soczek był, soczku już nie ma. Słuchajcie. Soczek był. Zostały się tylko obierki. Aurorka. Słuchajcie, aurorka. Nie ma. Chciałem ze świętego robić, ale słabo to wyszło. No. A resztę to się wszystko zaniesie do wiecie, do gnojówki tam, gdzie myszka wrzuca. Mamy taki gnoj. Kompostownik to się mówi. Nie. A nie, gnojówka. Ty to jesteś, wiesz? No. No. No i to do gnoju się tam zaniesie i. I ogólnie będzie grała muzyczka. Myślę, mówi, że jest bardzo zadowolona. Także ja tam też jestem zadowolony. Jak Mysza jest zadowolona, nie? Tak. No i co tam, kochani, jak tam... Ciągle coś nie widzę nic, żebyście o sobie mówili, jak tam żyjecie, co wam się powodzi, co wam się nie powodzi. A daj mi jeszcze ten dziubek. Jaki dziubek? No dziubek. Wyjąłeś? A on jest w tym. A. Tam, w tym. Dziubek też trzeba dobrze. To język tam, tak. Językiem to tam, wyskrop. Palcem. Jesteś naprawdę... Myślałem, ma z nią wysłała. Powiem wam, źle spałem bardzo. Ale ty wczoraj też źle spałeś. Nie, wczoraj tylko źle spałem. No wczoraj, znaczy dzisiaj. No ale wczoraj też mówiłeś. Nie, dobrze. Nie? Bo powiem wam, tak coś, nie wiem. Jakoś macie czasami tak, że... Ale może ta pogoda jest taka, że wiesz. Spać wam się chce, kładziecie się już, sen odchodzi. No to myślę, że każdy tak trochę ma. Nie wiem, nerwy. No. Wszystko ładnie. Wystarczy opłukać. Tak. Wszystko jest od razu w sekundę zrobione, wyczyszczone. No. Nawet nie wiadomo, kiedy Mysza to wyczyściła. Wystarczy trochę bieżącej wody, wiecie, no bo jakby to zaschło, no to słabo by później było to umyć. Ale pod bieżącą wodą. Ale mi smakowało najbardziej to z tych jabłuszek ze wsi. Mi najbardziej smakuje, jak wiesz, niam. Jabłka słodkie, a nie jakiś kwas. Jakiegoś kwasu. Wiesz, które będą słodkie? Te, które teraz rosną. No. I teraz idę, słuchajcie, żeby jak zwykle zmontować ten film, żebyście mieli na jutro, czyli jutro 16, bo dzisiaj jest 15. A i w ogóle nie powiedziałam wam, bo się dodzwoniłam w końcu do rehabilitacji i mam pierwszy zabieg na 20 października, także bardzo szybko, praktycznie 5 dni, praktycznie 4 dni można powiedzieć. I powiem wam, że ekspresowo dosłownie. Zwycięstwo! I co jest najlepsze? Udało się nie zrobić tego prywatnie, tylko na Narodowy Fundusz będę miała za 5 dni. Także rewelacja, jestem bardzo zadowolona. No bo przynajmniej jeśli nie pomoże, no to nie będzie tak, że znowu straciłam 520 zł kolejne. Polska góra! O, zobaczcie, jaką energię dostał od tych witamin teraz.
Teraz dostał strzała. Jutro będzie chodził jak robocik. Kochani, wiecie co? Właśnie sobie wypiłem, zjadłem sobie ser lazur z pleśnią. No. Z buraczkiem podgrzewanym w mikrofali. No, bo mi buraczek jeden z zupy buraczkowej został, a miałam... no już nie chciałam tego jednego biednego zostawiać na pastwę losu, a nie wiedziałam, że soczek będę robić, bo jakbym wiedziała, to bym go zostawiła do soczku, ale... Potem zjadłem sobie wafelków. Troszkę. Jeszcze zjadłeś wafelków? A potem jeszcze zjadłem sobie cały ten trójkącik. Lazura zjadłem. Jutro, słuchaj, na jednego drugie śniadanie takiego, robię sobie sok. Jednego takiego buraczka. No. Jak pięść. No i wafelków, no i teraz jeszcze soczku popiłem. Elegancko. U myszki. A jeszcze wcześniej Coca-Coli się napiłem. Także widzicie, taka dieta u mnie. I teraz soku na koniec dostałeś, także teraz energii dostaniesz. Jakiegoś kwasu mi dała myszka. Nie, no nie mów, bardzo dobry był. A myszka się ładnie pracowała, ponieważ muszę myszkę pochwalić. Ale myszka też krzyczy na mnie, nie. Myszka tak? Musi, bo inaczej koniec. Pompka nam zginęła, właśnie. Nie wiem, gdzie jest pompka elektryczna, słuchajcie, no szukam, nie wiem, gdzie położyłam, nie wiem, czy u kogoś zostawiliśmy, jak pojechaliśmy gdzieś, nie wiem, może z jakimś cudem. Nie wiem, po prostu nie wiem. Mieliśmy taką pompkę elektryczną. Straciłam pomysł, którą dostaliśmy zresztą. I szukamy jej już. Od kolegi. Ale może po prostu nie wiem, no może gdzieś położyłam, gdzie nie wiem, no ale mam dla niej jedno miejsce takie stałe i wątpię, że ja bym gdziekolwiek indziej położyła. No ja też nie wiem. Więc nie wiem, czy gdzieś u kogoś zostawiliśmy, czy co się stało. Czarna magia, normalnie. Ale nic, będziemy szukać. No. Dobra, my lecimy, ja montuję film, bo na rano musicie mieć, a jest, słuchajcie, późna godzina. Także... Pa, pa, kochani. Pa, pa. Pa, pa.